Prawdopodobnie chcesz zbudować wolność finansową, być może chcesz być przedsiębiorcą, inwestorem, chcesz zbudować wymarzony styl życia. W dzisiejszym odcinku powiem Ci jakie rady samorozwojowe... Pomogły mi się rozwinąć, pomogły mi zbudować firmę, zostać inwestorem, ale jakie również rady były wręcz szkodliwe. Więc podsumuję sobie tutaj wszystkie te rzeczy, o których mówiłem na tym kanale w ciągu ostatnich lat i powiem ci, co w mojej opinii pozwoli ci się rozwijać szybciej, a co w mojej opinii jest wręcz szkodliwe. Na początek zacznę od tych rzeczy pozytywnych, które miały faktycznie wpływ na moje życie, zacznę od rad, które wpłynęły na mój biznes, na moje inwestycje, które pozwoliły mi zarabiać znacznie więcej, a potem przejdę do rzeczy, które miały negatywne konsekwencje. Do rzeczy, w które wierzyłem, że trzeba robić, a potem okazało się, że to nie jest prawdą. Więc pierwsza rada, którą usłyszałem wiele lat temu, jest taka, żebyś starał się być lepszy od siebie z dnia poprzedniego o 1%. Jest to rada, która miała faktycznie duży wpływ na moje życie, ponieważ jak byłem młodszy, myślałem sobie, że muszę dokonać rewolucji w swoim życiu, ponieważ nie miałem, nie miałem kompetencji, żeby coś zmienić i muszę dokonać jakiejś dużej rewolucji. Musi się wydarzyć jakaś duża rzecz w moim życiu, żeby moje życie się zmieniło. Wiem, że troszeczkę to poplątałem, ale już Ci wyjaśniam. Miałem 16 lat, przeczytałem książkę Bogaty ojciec, Biedny ojciec i pomyślałem sobie tak: muszę założyć firmę. Nie mogę pracować dla kogoś, nie mogę pracować na etacie, jeżeli chcę być bogaty. Muszę założyć własną firmę. Okej, okay, założenie było dobre, tylko że ja nie miałem wiedzy, kompetencji, nie znałem nikogo, kto byłby przedsiębiorcą poza moim wujkiem. Więc. Co ja zacząłem robić? Zacząłem na początku czytać na temat biznesu, na temat tego, jak się rozwijać, na temat właśnie samorozwoju szeroko pojętego, ale przede wszystkim na temat tego, jak założyć firmę, jak tą firmę prowadzić, i tak dalej. Każdego dnia zdobywałem jakąś wiedzę, każdego dnia byłem troszeczkę lepszy niż dnia poprzedniego. Na początku nie było żadnych efektów tego, ale się nie poddawałem, cały czas pchałem do przodu. I dopiero potem na studiach trafiłem na, do mastermindu marketerów internetowych, tam zdobyłem umiejętności robienia marketingu w internecie i w ciągu trzech miesięcy postawiłem firmę, a potem w ciągu roku ta moja firma przekroczyła milion przychodów. Więc widzisz, to jest tak, że jeżeli każdego dnia jesteś coraz to lepszy, to w pewnym momencie może dojść do takiej eksplozji. Ale do, żeby doszło do takiej eksplozji, musisz powoli, konsekwentnie budować swoje umiejętności, zdobywać wiedzę i robić każdego dnia krok. W kierunku swojego celu. Nie musisz dokonywać wielkiej rewolucji, wystarczy, że robisz to drobnymi krokami. I to jest taka rada, która faktycznie spowodowała zmiany w moim życiu. Ludzie bardzo często mnie pytają, Adrian, powiedz mi, jak być świetnym copywriterem? Ja mówię, prosta rzecz, wystarczy, że każdego dnia przeczytasz jakiś dobry sales letter, czyli ofertę perswazyjną. Jeśli każdego dnia będziesz czytał chociaż jedną taką ofertę, one zazwyczaj mają po 14-15 stron, to gwarantuję Ci, że po jakimś czasie będziesz widział pewne struktury w tych ofertach, i sam zauważysz, że piszesz coraz to lepsze oferty, Twoje umiejętności się zwiększają, a tym samym jesteś w stanie zarabiać znacznie więcej. Więc widzisz, wystarczy jedna rzecz. Jest jedna rzecz, która cię zbliża każdego dnia do celu, staraj się po prostu być lepszy, zdobywać nową wiedzę, nowe umiejętności. Więc to jest coś, co faktycznie zmieniło moje życie. Druga rada, która faktycznie zmieniła moje życie, jest taka, że zawsze istnieje rozwiązanie Twojego problemu. Być może go w tym momencie nie widzisz, ale ono istnieje. Jeżeli masz przed sobą ścianę. To możesz nad nią przeskoczyć, możesz przejść obok, możesz się podkopać, albo możesz ją zburzyć. Zawsze istnieje rozwiązanie. I bardzo często ludzie rezygnują, ponieważ nie widzą od razu rozwiązania. Przykładowo chcesz założyć firmę, albo chcesz być inwestorem, i nie wiesz od czego masz zacząć, i rezygnujesz. Widzisz, ja tą strategię wykorzystuję bardzo często w swojej firmie w taki sposób, że powiedzmy komuś zlecam robienie reklam na Facebooku. No i okazuje się, że mamy wysokie koszty za leada. Spotykam się z tą osobą, mówię, hej, co proponujesz, żebyśmy te koszty za lida obniżyli? I najczęściej słyszę, nie wiem. To znajdź plan i jutro się spotkamy z ponownie, daj mi, daj mi swoją wizję na to wszystko. I ta osoba przychodzi i mówi mi, zróbmy tak i tak. Ok. No i cały tydzień testujemy, po tygodniu znowu się spotykamy, okazuje się, że wcale nie ma efektów, nie ma wyników, więc mówię, dobra, szukaj czegoś innego. I ta osoba szuka czegoś innego, spotykamy się za tydzień, tak długo się spotykamy, aż w końcu się okazuje, że ta osoba znalazła rozwiązanie. I mamy w tym momencie nowe rozwiązanie, nową drogę, która prowadzi nas do celu. Więc bardzo często ludzie rezygnują z czegoś z tego względu, że od razu nie widzą rozwiązania. Rozwiązanie istnieje, na większość Twoich problemów prywatnych, finansowych jest jakieś rozwiązanie tylko prawdopodobnie w tym momencie go nie widzisz, więc rzucaj błotem o ścianę i patrz, co się przyklei. W końcu znajdziesz trakcję, w końcu Ci się uda i w końcu zobaczysz, że faktycznie jest rozwiązanie. Co więcej, jeżeli znajdziesz takie rozwiązanie, Twoja pewność siebie wzrośnie, bo będziesz miał zaufanie do siebie. Trzecia rada, odetnij się od toksycznych ludzi. Ja nie mówię Ci, żebyś odetnął się od swojej rodziny, od swoich najbliższych przyjaciół, ale przede wszystkim staraj się ograniczać kontakty z osobami, które są bardzo negatywne, z osobami, które tylko narzekają, ponieważ to w życiu Ci nic

Jeżeli chcesz cokolwiek osiągnąć, musisz przebywać w środowisku, które cię stymuluje, w środowisku, które cię wspiera. Widzisz, jeżeli będziesz przebywał wśród przedsiębiorców, to prawdopodobnie za jakiś czas zaczniesz myśleć jak przedsiębiorca i zaczniesz myśleć o własnym biznesie. Jeżeli będziesz przebywał wśród inwestorów, to wszędzie będziesz dostrzegał okazje inwestycyjne. Jeżeli będziesz przebywał wśród ludzi, którzy wracają o piątej z roboty, jedynym ich celem życiowym jest otworzenie piwa, oglądanie telewizji do wieczora, to prawdopodobnie będzie ci ciężko osiągnąć sukces. Nie mówię, że to nie jest możliwe, ale ci będzie ciężko. Jedną z rzeczy, którą możesz zrobić i którą, która jest łatwa do zrobienia, to jest odciąć się od ludzi, którzy są negatywni. Załóżmy, że masz pomysł na biznes i teraz twoi znajomi mówią ci tak, hej, to się nie uda, to jest głupi pomysł, w ogóle jak na to wpadłeś, ty idioto? Albo masz znajomych, którzy ci mówią, stary, jak najbardziej widzę w tym potencjał, już widziałem podobne biznesy. Widzisz, mamy tą samą sytuację. Masz pomysł na biznes, ale jedni ludzie cię mogą wspierać w tym wszystkim, a inni ci będą mówili, że to się nie uda. Jak myślisz, w jakim środowisku zaczniesz szybciej rosnąć? Czwarta rzecz, która zmieniła mój biznes, a jest ściśle powiązana z trzecią rzeczą, to jest mastermind. Potrzebujesz mastermindu, potrzebujesz mastermindu, gdzie osoby, które są na takim podobnym poziomie jak ty, a najlepiej, żeby były dalej niż ty. Oczywiście możesz wziąć sobie do mastermindu różnych specjalistów z różnych obszarów biznesu, ale to, co jest bardzo ważne, to co jest bardzo istotne, to ludzie w mastermindzie pokażą ci nowe ścieżki, nowe możliwości. Bardzo często ja omawiam ze swoim mastermindem jakiś problem, albo bardzo często omawiam jakiś pomysł na biznes i ja myślę w bardzo schematyczny sposób. Tak działa nasz mózg. Mamy takie autostrady w głowie, którymi zasuwamy i teraz. Jeżeli ktoś Ci pokaże, że istnieje druga droga, albo pokaże Ci ewentualne problemy, zagrożenia, to zaczniesz myśleć inaczej, otworzą ci się nowe perspektywy, nowe koncepty. Więc czasami tobie się wydaje, że ten pomysł jest super ekstra i on wypali, a ktoś Ci pokaże drugą stronę, drugą perspektywę, bo masz, może coś takiego podobnego robi, albo zna klienta, który to robi. I może się okazać, że jak ten pomysł się skonfrontuje z Twoim mastermindem, to wcale nie jest tak dobry, jak ci się wydawało. Co więcej, będąc w takim mastermindzie, często z ludźmi, które są dalej niż ty. Bardzo szybko się uczysz, możesz zrobić ogromny progres. Jak ja w 2009 roku wstąpiłem do mastermindu marketerów internetowych, to w ciągu trzech miesięcy, praktycznie od zera, mój marketing, moja wiedza marketingowa polegała na tym, że przeczytałem jedną książkę z marketingu. Moja wiedza marketingowa w trzy miesiące tak szybko skoczyła, że byłem w stanie otworzyć firmę i w ciągu pierwszego tygodnia moja firma zarobiła 21 tysięcy złotych, w ciągu 7 dni od zera. Pamiętajmy, to był 2009 rok. Ja takich pieniędzy na oczy nigdy nie widziałem. Więc. Będąc wśród ludzi, którzy są mądrzejsi od ciebie, albo którzy są na takim samym poziomie, ale myślą inaczej, to naraz się okazuje, że zaczynasz dostrzegać dużo więcej rzeczy niż dostrzegałeś wcześniej. Więc Mastermind to jest coś, co faktycznie zmieniło moje życie. Takich mastermindów możemy w swoim życiu, takich grup mastermindowych możesz mieć w swoim życiu co najmniej kilka, na przykład dotyczących zdrowia, dotyczących yy, powiedzmy biznesu, inwestowania, więc możesz mieć co najmniej kilka takich grup mastermindowych i te grupy będą cię stymulowały. Piąta rada, która jest bardzo często demonizowana w Polsce, jest taka, że jeżeli chcesz się rozwijać, to musisz wyjść poza swoją strefę komfortu. Komfortu. I to jest prawda. Najlepiej być troszeczkę zanurzony w swojej strefie komfortu, ale delikatnie ją przekraczać, żeby wychodzić poza swoją strefę komfortu. Grant Cordon, który jest miliarderem powiedział kiedyś, że jeżeli czujesz się bezpiecznie i tak ciepło w tym miejscu, w którym jesteś, to prawdopodobnie się nie rozwijasz. Najszybciej rozwijasz się poza swoją strefą komfortu. Czujesz ten strach, czujesz te wszystkie negatywne emocje tylko dlatego, że robisz coś nowego, coś, czego nie robiłeś wcześniej. Za jakiś czas po prostu twoja strefa komfortu się przesunie i tam, gdzie teraz czujesz się niebezpiecznie, tam będzie twoja strefa komfortu. Ale jeśli chcesz się rozwijać, to musisz tą strefę komfortu poszerzać. Nie możesz cały czas, całe życie robić tego, to, tego samego, oczekując innych rezultatów. Więc musisz przy, iść dalej, po prostu zrobić kolejny krok. Czyli na przykład, jeżeli chcesz inwestować w nieruchomości, pierwszym krokiem może być zapisanie się na jakieś szkolenie, czytanie jakiejś książki, ale potem kolejnym krokiem jest na przykład robienie już badania rynku, czyli spotykasz się z ludźmi, którzy są pośrednikami, oni Ci pokazują różne nieruchomości, Ty te nieruchomości oglądasz, patrzysz na pewne standardy tych, tych mieszkań, Potem na przykład kolejnym krokiem jest skupienie nieruchomości. Może, od na, może na sam początek nie musisz tego kupować samodzielnie, tylko znajdziesz sobie jakiegoś wspólnika, ale musisz tą strefę komfortu cały czas poszerzać, poni ponieważ jeżeli będziesz cały czas czuł się dobrze i bezpiecznie w tym punkcie, w którym jesteś, nie rozwiniesz się. Chyba że po prostu interesuje cię przeciętność, to wtedy okej, okay, ja nie widzę w tym problemu, bo to też nie jest złe. Kolejna rada, którą kiedyś dostałem od Dana Kennedy'ego jest taka, że musisz mieć kompetencje w każdym aspekcie własnego biznesu. Co mam na myśli? Nie musisz zajmować się wszystkimi rzeczami w swoim biznesie, ale musisz mieć kompetencje. Czyli ja mogę zlecić swoje reklamy innej, innej osobie, jakiejś agencji reklamowej, ale ja muszę wiedzieć, czy ta osoba ma wiedzę i wie, co robi. Widzisz, miałem taką sytuację, byłem na ranczo i rozmawiałem z właścicielem tego rancza. Oni używali reklam na Instagramie, na Facebooku, żeby po prostu pozyskiwać klientów. I coś tak gadaliśmy, ja powiedziałem, że się tym zajmuję i on mi mówił, hej, czy mógłbyś sprawdzić, czy ta agencja robi to dobrze? Jak otworzyłem te konto reklamowe, się po prostu załamałem. Agencja od 6 miesięcy nie zrobiła absolutnie nic, wystawiała gigantyczne rachunki w stosunku do budżetu i co więcej, ta praca była naprawdę słabej jakości. Więc e, to jest po prostu niesamowite. Ja wiem, że jeżeli jesteś przedsiębiorcą, to nie jesteś w stanie skupiać się na każdym aspekcie własnego biznesu, ale musisz znaleźć czas, żeby zdobyć kompetencje, żeby chociaż ocenić, czy dana osoba wie, co robi. A jeżeli nie, nie chcesz zdobywać wiedzy to zatrudni jakiegoś eksperta, żeby przeprowadził audyt, jak ta osoba, e, którą ty masz swoje filmy pracuje, bo bardzo często i się szybko zdziwisz, jak pracownicy potrafią czy agencje reklamowe potrafią cię kiwać. Kolejna rada, podważaj wszystko, podważaj wszystkich i wszystkie teorie. My jako ludzie mamy to do siebie, że ufamy influencerom, celebrytom czy autorytetom. Zanim coś wypróbujesz na sobie, sprawdź, czy to jest bezpieczne, sprawdź, co myśli o, myśli o tym nauka, następnie wytestuj to na sobie i dopiero podejmij decyzję, czy chcesz to iść dalej. To, że ja ci daję jakieś rady, to są tylko wskazówki. Ty nie możesz temu ufać na słowo, musisz to sprawdzić na własnej skórze. Więc ja się dzielę tym, co działa dla mnie, a to niekoniecznie będzie działało dla ciebie. Problem polega na tym, że jeżeli ufasz komuś, że trzeba tak robić, to bardzo często nie próbujesz inaczej. Dam ci przykład. W copywritingu mówi się o tym, że dobry nagłówek powinien mieć maksymalnie 7 słów, bo tak mówią najlepsi copywriterzy na świecie, tak zostało napisane to w książkach. Ale gdybyś zobaczył, jak wyglądały nagłówki Johna Cartona, który był. Najlepszym, który jest najlepszym copywriterem żyjącym na świecie, okazuje się, że jego nagłówki bardzo często są znacznie dłuższe i łamią tą regułę, ponieważ to działa dla niego. Więc podważaj autorytety, podważaj teorie, bo to prowadzi do innowacji, to prowadzi do kreatywności, to prowadzi do tego, że się rozwijasz, że się uczysz. Teraz rada, która zmieniła moje życie, z której się cały czas śmieje moja żona, ponieważ ja całe życie prowadzę z kalendarzem. Ja w kalendarzu wpisuję absolutnie wszystko, co mam zrobić, co mam kupić, na przykład kup prezent, żonie na podcholinkę, albo kup żonie prezent na walentynki. Ja takie rzeczy mam w kalendarzu, ale dzięki temu, że mam w kalendarzu, to nic mnie nie mija, wszystko mogę zaplanować. W ogóle jak wcześniej używałem kalendarza, jak prowadziłem swoją firmę bez używania kalendarza, to cały czas byłem niezorganizowany, nie potrafiłem się zmieścić w czasie, miałem deadline'y, które cały czas gdzieś tam musiałem łamać, bo nie byłem w stanie po prostu być produktywny. Odkąd wprowadziłem kalendarz i zacząłem sobie, czy to w poniedziałek rano, czy gdzieś tam w niedzielę rano, planować cały tydzień, to większość tych rzeczy, które sobie zaplanuję, jestem w stanie zrealizować. A czasami mam tak, że to zrealizuję nawet przed czasem. Więc prowadzenie kalendarza, takiej małej rzeczy do mojego życia, ja używam kalendarza, który mam wbudowany tam na komputerze, Akurat używam kalendarza z Maka i to dla mnie działa. Spróbuj sobie planować cały swój tydzień. Oczywiście pojawią się rzeczy nieprzewidywalne, przewidywalne. pojawią się takie rzeczy, to jest normalne, ale jeśli zaczniesz używać kalendarza, to gwarantuję Ci, że zaczniesz dowozić wyniki na czas. A to jest naprawdę coś, co jest bardzo ważne w biznesie. Kolejna bardzo ważna rada, którą się nauczyłem jest taka, że lenistwo to jest najszybsza droga do bogactwa. Ludzie wierzą w to, że trzeba haslować, że trzeba zapierdalać, że trzeba poświęcić całe swoje życie na to, żeby rozwinąć biznes. I ja też w to wierzyłem, aż potem przeczytałem coś takiego, co zmieniło moje życie. Na zasadzie, skoro masz 7 godzin, albo masz 6 godzin, albo masz 5 godzin, żeby robić biznes, to zastanów się, jak go rozplanować, żeby wszystko, co trzeba zrobić, dało się zrobić w ciągu 5 godzin. Jeżeli masz 8 godzin, no to może wszystko rozplanować na 8 godzin. Co mam na myśli? Były wakacje 2022. Postanowiłem sobie, że każdego dnia będę pracował maksymalnie 2 godziny dziennie, a najlepiej jeszcze mniej. I teraz, kiedy masz do dyspozycji 2 godziny, zamiast 8 godzin, musisz inaczej działać. Co ja mogę zrobić w ciągu tych dwóch godzin, aby cała ta praca była wykonana? No, oczywiście, ja muszę outsourcingować, muszę zlecać moją pracę, muszę być bardziej mm, menadżerem w tej firmie, muszę być bardziej osobą, która zleca zadania, niż na przykład osobą, która pewne rzeczy wykonuje. Więc w tym momencie, mając ograniczony, ograniczony czas, naraz udało mi się tak przekonstruować moją firmę że bardzo niewielkim nakładem siły i energii byłem w stanie tą firmę rozwijać, pomimo tego, że w tej firmie faktycznie nie, praktycznie nie było. Więc jeżeli masz e, ograniczony czas, jeżeli jesteś leniwy, to zastanów się, jak musisz skonstruować swoje życie, swój biznes, jak to musisz wszystko zaplanować, żeby dało się rozwijać przy ograniczonym Teraz porozmawiamy na temat tych rad, które według mnie są wręcz szkodliwe albo nie działają. Pierwsza taka rzecz, którą bardzo często widzę w samorozwoju jest taka, że jeżeli chcesz osiągnąć sukces, to musisz sobie go najpierw zwizualizować. Dla mnie to jest tak, jakby ktoś ci powiedział, że masturbacja zastąpi ci seks z kobietą, tak? Mniej więcej na takim samym poziomie. Jeżeli chcesz cokolwiek osiągnąć, to nie musisz sobie nic wizualizować. Ja na początku wizualizowałem swoją przyszłość, to jak chcę żyć, i tak dalej, i tak dalej. Ale to powodowało u mnie pozytywne emocje, ale potem to w ogóle nie przekładało się na moje życie. To co faktycznie sprawi, że będziesz osiągał sukces, to jest zdobywanie nowej wiedzy i umiejętności. Naprawdę, nie musisz sobie nic wizualizować. To jest wręcz szkodliwe. Ja wiem, że w sporcie to czasami działa, bo w sporcie na przykład, jeżeli nie wiem, trenujesz strzelectwo sportowe, a nie możesz prawie w samolocie trenować, no bo nie możesz, to możesz sobie to wizualizować. W sporcie jak najbardziej możesz, ale w biznesie to jest strata czasu. Jeżeli ten czas, który poświęcasz na wizualizację, poświęcisz na zdobywanie umiejętności, to gwarantuję Ci, że będziesz miał 100 razy lepsze efekty niż cały ten rynek samorozwoju. Po drugie, nie zawsze musisz myśleć pozytywnie, bo ja na przykład zazwyczaj myślę krytycznie. Czyli ktoś daje mi jakiś pomysł, daje mi jakąś ideę, a ja widzę tysiące rzeczy, które się mogą wydarzyć po drodze, bo mam też swego rodzaju doświadczenie i nie myślę tak pozytywnie jak inni. Jeżeli ja myślę krytycznie, to ja się mogę przygotować na wszelkie możliwe rzeczy, które się mogą wydarzyć. One się nie muszą wydarzyć, ale one się mogą wydarzyć. Tak jak teraz wszyscy na rynkach finansowych wieszczą hossę, ja myślę sobie, że wcale tak nie musi być. Jeszcze przez kilka miesięcy może wszystko rosnąć, a potem może być taki efekt, że wszystko spadnie. Tak, Czyli jeżeli ja myślę krytycznie, to ja wtedy muszę odpowiedzieć sobie na pytanie, co ja wtedy zrobię, jak ja wtedy zareaguję i wtedy mam plan. Nie panikuję, bo mam plan. Tak samo z biznesem. OK, robimy ten biznes i ja zaraz myślę, co może pójść nie tak i jak trzeba na to zareagować. Więc jeżeli myślisz krytycznie, według mnie jest to znacznie lepsze niż cały czas, jeżeli jesteś takim optymistą. Będzie dobrze, będzie dobrze, zobaczysz, to się uda. Myśl pozytywnie. Nie. Ja myślę krytycznie, bo ja już mam doświadczenia, ja mam trochę doświadczenia i wiem, że nie zawsze sprawy idą po Twojej myśli. Po trzecie, stawiaj sobie takie małe cele, które faktycznie jesteś w stanie zrealizować. O ile powinieneś każdego dnia starać się być troszeczkę lepszy od siebie, to o tyle, jeżeli chodzi o osiąganie celów, to postaw sobie naprawdę ambitny cel. Widzisz, jeżeli postawisz sobie ambitny cel i wrzucisz się na głęboką wodę, to na początku będzie strach, panika i się będziesz zastanawiał po co ci to wszystko było, ponieważ wychodzi ze swojej strefy komfortu, ponieważ tego wcześniej nie robiłeś i czujesz się niepewnie. Ale wierz mi, że osiąganie wielkich rzeczy jest znacznie łatwiejsze niż to by się wydaje. Ja, na przykład, w zeszłym miesiącu zarobiłem 430 tysięcy złotych. Mój kolejny cel to jest dobić do pół miliona, a potem milion miesięcznie. I jak dobiję do miliona miesięcznie, będę się zastanawiał, jak zarobić 10 milionów miesięcznie. Nie wiem, czy to mi się uda, ale jeżeli masz ambitne cele, to szansa ich realizacji jest tak samo, tak powiedzmy, na, na takim samym poziomie, jak, jak realizacja tych małych celów. Jeżeli będziesz myślał na małą skalę, to zawsze będziesz mały. Jeżeli będziesz myślał na dużą skalę, to będziesz w stanie. Osiągać więcej. Oczywiście, będziesz miał różne problemy, wyzwania po drodze, będziesz się musiał zmienić jako człowiek, ale to wszystko gdzieś tam będzie się rozwijało razem z tobą. Więc spokojnie, stawiaj sobie wielkie cele, nie bój się ich. Kolejna taka rada, którą bardzo często powtarzałem, w którą wierzyłem, jest taka, że bogaci mają wielkie biblioteki, a biedni mają wielkie telewizory. Ale prawda jest taka, że nie chodzi o to, czy ktoś ma telewizor, czy ktoś ma jakąś bibliotekę. Chodziło raczej o to, że bogaci dużo czytają. I tak, Warren Buffett, Bill Gates czyta dużo. I wielu bogatych ludzi czyta dużo. Ale nie oszukujmy się. W książce zazwyczaj masz jedną, dwie myśli, które są warte Twojej uwagi. I zazwyczaj czytasz książkę, która ma 300-400 stron. I w tej książce masz tylko jedną albo dwie cenne rzeczy. Ja na przykład w czasie COVID-a, kiedy w 2020 roku wybuchł COVID, przeczytałem w ciągu roku 54 książki. I myślę sobie, że zamiast marnować ten czas na książki, mogłem zainwestować w kurs, szkolenie, w coś, co jest droższe, ale zawiera kondensację wiedzy i ten sam czas poświęcić na szkolenie. I wierz mi, że rezultaty i wyniki miałbym znacznie, znacznie lepsze. Kolejna konkluzja jest taka, że musisz się rozwijać to jest fakt ale nie musisz czytać wszystkiego, co wpadnie ci w ręce. Musisz zdefiniować, w których obszarach chcesz podnieść swoje kompetencje, a następnie znaleźć kurs, szkolenie właśnie w tym konkretnym obszarze. Bo wiele rzeczy, które się dowiesz, które przeczytasz, tak naprawdę w życiu cię nic nie zmienią. Następna rzecz, w którą wierzyłem, to jest taka, że liczą się nawyki. To nawyki zmieniają twoje życie. Po części jest to prawda, ale tylko po części, bo to nie nawyki, a umiejętności. Możesz spać do 11.00, możesz pić dziennie. Cztery piwa. Możesz jeść hamburgery, ale jeżeli będziesz wybitnym ekspertem w czymś, to osiągniesz sukces. Idealnym przykładem jest tutaj profesor Religa. Profesor Religa palił, pił, pewnie źle spał, pewnie się dobrze nie odżywiał, a był wybitnym specjalistą, zarabiał kupę kasy i został legendą w, w tym konkretnym środowisku. Więc nie, to nie jest prawda, że nawyki zmienią Twoje życie. Nawyki mogą Cię wspierać, ale to, co będzie zmieniało Twoje życie, to są Twoje umiejętności. Kolejna głupia rzecz, w którą wierzyłem, jest taka, że możesz osiągnąć wszystko. Nie, nie jesteś w stanie osiągnąć wszystkiego, ponieważ do pewnych rzeczy trzeba mieć predyspozycję. I choćbyś się dwoił i troił, to nie jesteś w stanie osiągnąć. Wysokiego pułapu, levelu, który by cię zadowalał, jeżeli nie masz do tego predyspozycji. Oczywiście są osoby, które pokonały swoje słabości i osiągnęły sukces, ale szansa, że tak będzie w Twoim wypadku, jest niewielka. Nie będziesz wybitnym koszykarzem, jeżeli będziesz karłem. Rozumiesz to, że są pewne ograniczenia, z których trzeba zdawać sobie sprawę, i lepiej jest poszukać takie, taką dziedzinę, taką branżę. Takie miejsce, w którym masz przewagę na wstępie, ponieważ masz predyspozycję, żeby to robić. Następna głupia rzecz, w którą wierzyłem i za którą zapłaciłem mnóstwo pieniędzy, jest taka, że potrzebujesz tony suplementów, żeby podkręcić działanie swojego mózgu. Jadłem najróżniejsze suplementy i one tylko troszeczkę w minimalnym stopniu pomagają. To, co jest faktycznie w stanie dać ci efekty, to jest przede wszystkim dobry sen, dobra dieta rozmawianie z ludźmi, którzy są mądrzejsi od, od ciebie. Nie żadne suplementy. To nie jest tak, że łykniesz jakąś pigułę i nadrobisz brak wiedzy albo kompetencji. Nie wiesz w to. Pamiętaj, że rynek suplementacyjny to jest gigantyczny rynek. Sam biorę suplementy, bo mu, nie mówię, że nie, ale biorę suplementy, które faktycznie potrzebuję i nie oczekuję od nich jakichś niesamowitych rezultatów. Czyli na przykład mogę brać witaminę D3, mogę brać ashwagandę, tak? Mogę brać witaminę K2. Bo po prostu po, po, potrzebuję, bo na przykład wiem, że mam niedobory witaminy D3, to biorę, ale nie daj sobie wmówić, że istnieje jakiś cudowny suplement, który poprawi ci wydajność mózgu o 30%. Następna rzecz, w którą wierzyłem, że trzeba wstawać o 5 rano, ponieważ wtedy i tylko wtedy osiągniesz sukces. I tak, poznałem wielu milionerów, którzy wstają o 9, 10, 11 i mają tą zasadę totalnie w dupie. Bardzo często zarywają nocki i osiągają niesamowite efekty, których tak naprawdę większość, gdy guru samorozwojowych mogłoby im tylko pozazdrościć. Faktem jest, że dla mnie wstawanie o 5 rano daje niesamowite korzyści, ponieważ mam taki chronotyp. Co więcej, jak wstajesz rano, zanim jeszcze będą ci wszyscy telefonowali, dupę zawracali, no to jesteś w stanie zrobić naprawdę dużo. Czyli ja mogę tą najtrudniejszą robotę przenieść na rano i mogę ją zrobić, zanim dostanę tysiące e-maili telefonów od różnych ludzi, którzy coś ode mnie chcą, tak? Więc w takim przypadku ma to, ma to jakiś sens, ale prawda jest taka, że możesz stawać o dziewiątej, dziesiątej, czuć się znacznie bardziej wypoczęty, bardziej energiczny, bo to jest zgodne z Twoim chronotypem. Więc nie wiesz, że musisz stawać o rano, bo ta rada jest wręcz szkodliwa i w którą też sam przez wiele lat wierzyłem. Teraz rada, która blokowała mnie w biznesie przez wiele, wiele lat i przez którą naprawdę straciłem mnóstwo pieniędzy, czasu i tak dalej. Więc... Kiedyś usłyszałem, że trzeba rozwijać swoje słabe strony. A dzisiaj już wiem, że to jest największa głupota, jaką mogłem usłyszeć. Jeżeli chcesz osiągnąć wybitność w jakimkolwiek temacie to zdefiniuj co jest twoją silną stroną i się na tym skup. Jeżeli masz jakieś słabe strony, które wymagają poprawy, to zatrudnij ludzi, dla których twoje słabe strony są silnymi stronami, a wygrasz z wszystkimi. Ale to co powoduje, że osiągniesz wielkość, to są twoje silne strony, twoje predyspozycje. Jeżeli będziesz je szlifował i będziesz kładł na nie nacisk, to w pewnym momencie te rzeczy, które są Twoją taką silną stroną, będą Twoim wyróżnikiem i Twoim atutem. Będziesz słaby w innych rzeczach, ale chuj z tym, bo będziesz silny w tym, w czym jesteś silny i w czym, do czego masz predyspozycję, i inni cię nie będą w stanie dogonić, bo to jest. To jest tylko unikalne dla ciebie. Więc rozwijaj swoją tą silną stronę. Mam nadzieję, że ten materiał ci się podobał, jeśli tak to oczywiście zasubskrybuj ten kanał, sprawdź linki, które znajdują się pod tym nagraniem, bo mam tam fajne szkolenie, w którym pokazuję w jaki sposób rozwijać biznes oparty o sprzedaż wiedzy i widzimy się następnym razem. Pozdrawiam, Adrian.